Wiosenna 19. Ruszamy. Roman Właszak, Fabryczna 19, jak ja lubię takie spotkania, jak ja lubię takie spotkania, jak ja lubię takie spotkania, a się zacząłem jąkać już prawie, kiedy dwie fajne laski są ze mną. A to będzie świetna rozmowa. Dzień dobry, drogie panie. Dzień dobry, panie redaktorze. Szanowny. Szanowny. Tak, jak pan poprosił. Tak, no. Dzień dobry. Jezu, już was przedstawiam, dziewczyny. Ewa Pawlak, Biuro Promocji Miasta. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I pani Katarzyna Borowiak, Nowa Park. Dobrze przedstawiłem? Świetnie, dziękuję. Mam problem, pani Kasiu. W związku z powyższym, że jestem dżentelmenem, nie ma kwestionowania. Nie, dżentelmen. Ale tak? No ja tak, przytaknęłam. Nie, zdziwienie było przez moment. Nie, dosłucham z uwagą. Nie. Z Ewą jestem na ty. Czyli gdybym zaproponowała, to teoretycznie pan by się zgodził. Roman, cześć! Cześć! Jezus Maria, no całe życie o tym marzyłem. Cześć, Kasiu, ja mogę też. Tak? Proszę. Kurczę, z jedną z najważniejszych osób w tym mieście jestem na ty, Ewa, wiesz? Ja myślę, że w tym mieście wszyscy są jednakowo ważni, naprawdę. Bez przesady. Uważajmy na słowa. Nie przesadzaj, Ewa. Ja, potem długo, długo nic i potem... A, nie, no tak, przepraszam, no. Dżentelmeni tutaj... Tak, okay. Dobrze, Kasiu? No to dlatego właśnie też... Kasiu, ty nie byłaś jeszcze mówiłam. U mnie. Tu jest wyjątkowa atmosfera, wiesz, taka rodzinna, wiele rzeczy się tu dzieje. Fantastycznych oczywiście, ale chciałem powiedzieć, że nie będziemy tutaj rozmawiać o byle czym, bo spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o czym, pani dyrektor? No pan redaktor zaprasza i pan dyrektor tu rządzi jako dżentelmen. Ale o czym my mieliśmy rozmawiać? Lubuskie Tour, proszę Lubuskie państwa. Lubuskie Tour, oczywiście. Trzecia edycja Lubuskie Tour. To jest taka świetna impreza, która jest organizowana przez Radio Plus Gorzów i Nowa Park. My razem, Kasiu, wspólnie. Tak? Razem. Tak, no. Dokładnie tak. Przy wielkiej pomocy miasta. Który w tym roku też jest współorganizatorem, panie redaktorze. Tak, i na czym ta pomoc polega? W czym wy nam chcecie pomóc? Nie, dobra, żartowałem, głupie pytanie. Wróć. Sobota, niedziela. To jest 16-17 kwietnia. Zaczynamy trzecią edycję. Kasiu, powiedz parę zdań, na czym polega ta impreza? Impreza polega na tym, iż w jednym miejscu pod jednym pięknym dachem w Gorzowie i pod dachem Nowa Park spotykają się przedstawiciele bardzo wielu okolicznych gmin z Lubuskiego, ale nie tylko, i o tym pewnie powiemy później. Nie po tylko to, żeby... z Lubuskiego? To ja nawet nie wiedziałem. Nie tylko, bo nasz kolejny partner, którym jest Olandia, już się do Wielkopolski łapie. Ale mamy też niespodziankę w tej edycji, bo... Lubuskie Tour rozrasta nam się, tak się śmiałyśmy z paniami tutaj z Radia Plus, że za chwilę będziemy mieli Europa Tour, dlatego że dołączył z własnej inicjatywy Frankfurt nad Odrą w tym roku, także impreza jest no już duża. Bo najkrócej mówiąc, pani dyrektor, to ta impreza, tak mi się wydaje, ma na celu przedstawienie tego, co mamy nieopodal nas, tak? Że cudze chwalicie, swego nie znacie. No ja bym to porównała trochę do próbek jednak, bo gdy wchodzimy... Do czego? Do próbki. Pewnej próbki produktu. Dobra, nie zajarzyłem... w tym przypadku. Błaszczakowi czasami trzeba drukowanymi, no. Próbki w najdoskonalszym wydaniu, dlatego że jak wchodzimy do sklepu, na przykład jakiejś drogerii, to możemy sobie wypróbować... krem. Pani wizażystka, jak mamy szczęście, może nam gdzieś coś podpowiedzieć w ramach akcji promocyjnych. A tutaj w jednym miejscu mamy próbkę wspaniałych miejsc, które są w otoczeniu, najbliższym otoczeniu Gorzowa. Mamy próbkę Gorzowa i tych miejsc. A próbkę będą nam prezentować najwspanialsi ludzie z tych miejsc i będziemy mogli poczuć i posmakować wszystkimi zmysłami tych miejsc, do których najprawdopodobniej po skorzystaniu z tej imprezy będziemy chcieli pojechać i zostać w nich na dłużej po to, żeby je sobie zwiedzić. Żeby... A jest co? Oczywiście. A jest co? I często właśnie nie wiemy, jakie perełki wśród naszego miejsca zamieszkania się znajdują, prawda? Dokładnie tak. Często bywa tak, że najciemniej jest pod latarnią, niestety. I my odpowiadamy tutaj...
na tą taką potrzebę gdzieś tam wzmacniania naszego wewnętrznego potencjału w ramach turystyki tej lokalnej, ale też korzystania z tych walorów, które mamy popołudniami i na weekend właśnie w promieniu 70 kilometrów. No dobrze, drogie panie, sobota, niedziela, o której zaczynamy? O, muszę sięgnąć do ściągawki. Proszę, śmiało. Tak, zaczynamy o godzinie 12. W sobotę. W sobotę, tak, oraz w niedzielę. Natomiast stanowiska będą już gotowe od rana, także do centrum zapraszamy już od godziny 9. Impreza jest całodniowa, pierwszego i drugiego dnia, i reguła jest taka, że każde stanowisko działa przez cały dzień i przy każdym stanowisku będziemy najprawdopodobniej mogli coś zrobić. A to będzie bicie monet w jednym miejscu, w drugim jakieś próbowanie lokalnych specjałów. Ja teraz sięgam do mojej ściągawki. No to mamy na przykład gminę Kłodawę, gminę Santo, gminę Drezdenko, Gorzów oczywiście. Gorzów, niestety z dopiskiem WLKP. Jesteś za WLKP czy nie? Na marginesie. Moja opinia? No. Gorzów wystarczy. Jasne. A Kasiu, twoja? No ja będę tutaj rozdarta, dlatego że ja się wywodzę z Wielkopolski i mi to tak bardzo nie przeszkadza. I co, i w Poznaniu ktoś niby o Gorzów Wielkopolski. A tak cię lubiłem, Kasia, wiesz? Tak cię lubię. No, ale... no dobra, wracamy do tych gmin, bo to przecież nie ta rozmowa. Witnica, więc piwko będzie lokalne, bardzo dobre notabene. Będzie pszczelarska ścieżka edukacyjna na przykład. Będzie ja ergometr. Ja, a będzie degustacja będą piwa? Będą lokalni rzeźbiarze, będzie artyści. Będzie degustacja piwa czy nie? Nie potwierdzamy, nie zaprzeczamy. Aha, to chyba przyjdę. No dobra, ale drogie panie, ja rozumiem tak, Lubuskie Tour, no to generalnie jest tak, że no każda gmina ma jakieś tam atrakcje. Już tą jedną z atrakcji Kasiu wymieniłaś, czyli bicie monet. To co, mamy ze sobą przynieść trochę złomu, czy co, żeby te monety... Nie. Jest totalna wolność obowiązuje w naszym centrum. Można sobie coś tam przynieść, ale żeby bić monetę, nie trzeba tam się szczególnie starać i czegoś przynosić. Każda gmina pokazuje nam, co można zrobić w czasie weekendu właśnie w takim miejscu. I tak naprawdę nieprzypadkowy tutaj jest termin, w jakim my organizujemy to wydarzenie, dlatego że chcemy dać mieszkańcom Gorzowa i okolic ogląd na to, co mogą sobie zaplanować w tym okresie wiosenno-letnim, tak? Na początek sezonu mamy tak naprawdę pełną informację o tym, co tutaj się u nas w regionie kryje i możemy sobie zaplanować, że w każdym miesiącu zamiast jechać na Mazury i tracić mnóstwo czasu i pieniędzy, no to się wybieramy do Lubliniewic. Takie first minute, nie? Takie z wyprzedzeniem, tak. Zakup wakacji albo przynajmniej wypadów weekendowych. Tak ja przynajmniej to widzę, nie? A propos, ja pochodzę z Międzyrzecza. A w bunkrach panie były? Oczywiście. Perełka nasza, Kasiu, byłaś? Wielokrotnie. Międzyrzeckie jeszcze nie. Emocjone? Jeszcze nie. Ale potencjał do wykorzystania panią Kasię musimy koniecznie zabrać. Koniecznie. Ja czy ty? Możemy razem się umówić na jakąś integracyjną wycieczkę. Nowa. Radio Plus, miasto. Ale nie, ja chciałam pytać, co tam prywatnie, tylko ja i wy. Nie no, to ja prywatnie. To jeszcze lepiej brzmi. I po drodze jakiś dobry i przewodnik obiadek. Po tych bunkrach, bo sami ja to się zgubimy. Ja was poprowadzam dziewczyny. O, nie. To ja wolę, żebyś prowadził programy, bo w bunkrach to na pewno byśmy przepadli. Jak własną kieszeń, kochanie. Jak własną kieszeń. No, ważnie. No to będę na marginesie, tylko powiem o tym, nie wiem czy wiecie, ale komuniści mieli taki fantastyczny pomysł w latach 80., żeby w tych bunkrach składować odpady radioaktywne. Na szczęście mieszkańcy Międzyrzecza. Fantastyczny pomysł, nie? Był, ale nie? To nie tylko w tych bunkrach. To no, tak, ale taka tendencja tam było grubo, nie? Tam było grube, tam jakieś marsze protestacyjne powstały i tak dalej, i tak dalej. Absolutna perełka, jeśli chodzi o nasze miejsce. I Kasiu, musisz ten błąd naprawić, bo jest co tam oglądać. Słowo daję. No. Po drugiej stronie Odry też są tego typu podobne miejsca, w których na przykład byłam, są organizowane jarmarki bożonarodzeniowe. Zaraz za granicą jest Fort Gorgast na przykład. Jest co oglądać. Także impreza Lubuskie Tour na pewno będzie musiała się rozrosnąć do międzynarodowej. Świetnie, że Frankfurt nad Odrą tworzy ze Słubicami taki team Słupfurt, przynajmniej promocyjnie, bo wiadomo, że prawnie, administracyjnie to raczej nie do końca jest możliwe, ale... Na razie.
wszędzie. To jest duży potencjał. To jest taka impreza, która pokazuje nie tylko to, co jest w województwie lubuskim, ale to, co jest po prostu blisko. I to, co może być dla nas bardzo atrakcyjne. Dominujemy. Nie zaproszę was więcej. Nie może się wykazać, świetnie redaktor. Świetnie sobie radzicie bez mnie, nawet wam pytań nie muszę zadawać. Fabryczna 19, zaraz wracamy. Uff, robię przerwę. A na przerwie wam coś opowiem fajnego, dobra? Dobra? O zakupach. Okay. Z Nowa Parku, co miałem ostatnio, dobra? Raz frytki. Fabryczna 19, witam serdecznie po przerwie. Roman Błaszczak, ja się nazywam. Teraz tak, Ewa, ty przedstaw Kasię, a Kasia przedstawi ciebie. Tak, jak chcecie ze mną prowadzić program, to proszę bardzo. Pani Kasia Borowiak, Nowa Park. Brawo, teraz ty. Ja muszę mieć ściągę, albo musimy powtórzyć. Ewa Pawlak, Urząd Miejski, wystarczy powiedzieć. To ja przedstawię panią Ewę Pawlak z Urzędu Miasta. Brawo, brawo, świetnie. Rozmawiamy o świetnej imprezie. To jest trzecia edycja Lubuskie Tour, czyli prezentacja jakby gmin, które są koło nas. Mam nadzieję, że tych gmin będzie coraz więcej. W tym roku już 17 gmin. Dobrze, zaczynamy, podpowiadamy i mówimy po raz kolejny w sobotę o godzinie 12. Ja bym chciał o gminie Międzyrzecz. Międzyrzecz. Był już Międzyrzecz i bunkry już gmina, były. Gmina Gorzów. Gmina Gorzów. Co Gorzów przedstawi? Na pewno naszych wspaniałych ludzi, artystów, którzy na pewno będą tańczyć. I ja więcej szczegółów nie zdradzam, ponieważ chcę państwa zachęcić do tego, żeby obejrzeć ich, zobaczyć, porozmawiać z nimi na żywo. Na pewno to będzie bardzo kulturalne spotkanie, ale też sportowe. Sportowcy też będą i będzie można sprawdzić na przykład to, jaki mamy moc. Power, jaką mamy moc na ergometrze na przykład. O, świetnie. Takie niespodzianki. Ja mam pomysł na przyszły rok. Ewa. No jesteśmy otwarci. Podpowiadam za darmo. Zapisujemy w pamięci. Za rok byśmy na przykład prezentowali najbardziej wybitne postaci Gorzowia. Gorzowa. Ale kto będzie decydował o tym, kto jest najbardziej wybitny? Wiem, że jest Roman Błaszczak i długo nic i problem mamy od razu. I wtedy wiesz, ja będę się prezentował z prawa, z lewa, a z potem? Przodu, z tyłu. Kawę zrobię jak tym trzeba. Bardziej, że już zniknął pomnik Janusza Gorzowskiego i trzeba pomyśleć teraz o jakimś panowym. Poczekajcie, ale bo to tutaj... po śmierci mi pomniki będziecie stawiać. My? No, my będziemy o tobie mówić. Artystów zaangażujemy do pracy. Aha, w tym sensie. Dobra, okej. Okay. Coś więcej zdradzi, że Bunia, jeśli chodzi o Gorzów? Na pewno będą też smaki, które będzie można popróbować dużo. Nie tylko z Gorzowa. W ogóle z okolic. Regionalne smaki. Gospodynie z różnych gmin na pewno ze sobą przywiozą wspaniałe wyroby i będzie można ich skosztować po to, żeby się w nich zakochać i odnaleźć je na mapie województwa lubuskiego i nie tylko. No i to jest coś obłędnego i tu nie promuję na siłę, tylko naprawdę mówię o tym, co przeżyłam. Ja po te ciastka chodziłam co 2 godziny, opiekując się tym wydarzeniem. A nawet widać, dziewczyno, wiesz? Ale to już rok od imprezy minął. Druga rzecz, jeśli ktoś jest takim gastrofilem i jest czuły na takie klimaty, to poza ciastkami wędzone ryby z Lubniewic. No, czad, miałem okazję. Mhm. Nie da się tego kupić na co dzień. Jeśli się nie przyjedzie albo nie wybierze do nich, to się po prostu nie da. Więc zapraszamy. Ryby są okej. Droga pani Kasiu, do pani teraz pytanie. Ale to ja się teraz obrażam. Czemu? No ale nie, bo poważne będzie pytanie. Będzie aha, no to pytanie. Nie. No to... Jak jest trudne pytanie, to na pani. Na pani. No. Okej. Okay. Ja się tak zastanawiam. Czuję się ostrzeżona, tak. Uważaj. Ja się tak zastanawiam, po co galerii takie imprezy? Mhm. W ogóle... a trudno, jak się obrazisz na mnie za te pytanie, trudno, ale to wiesz, mówili mi, Kaśka jest inteligentna, z trudnymi pytaniami sobie da radę. Galeria jest po to, żeby tam robić zakupy. To prawda. Czy takie imprezy są robione tylko i wyłącznie po to, żeby był jak największy przemiał ludzi, przepraszam za brzydkie słowo,
Czy wy rzeczywiście też czujecie jakąś potrzebę angażowania się w takie imprezy też nie do końca komercyjne? Czujemy ogromną potrzebę angażowania się w takie imprezy i tak naprawdę ta odwiedzalność, o której tutaj wspomnieliśmy, to jest taka wypadkowa tego, co się zadzieje pomiędzy ludźmi i pomiędzy partnerami tej imprezy. A przekłada się to potem na zakupy? Nie zawsze. Nie zawsze. Cel jest taki tak naprawdę długofalowy. Jest to element ogólnej naszej strategii, która jest spójna ze strategią promocji miasta, ze strategią Radia Plus Gorzów. To jest odpowiedź na potrzeby lokalne klientów, rodzin, zwłaszcza z dziećmi. I tak naprawdę cały marketing, który ja uwielbiam i uważam, że jest to taka dziedzina, która ewoluuje, rozwija się i jest naprawdę i może być prowadzony uczciwie i w bardzo dobry sposób. Marketing to jest po prostu odpowiadanie na potrzeby, badanie ich i odpowiadanie. I my na taką potrzebę. Ale ona ładnie mówi, nie? Odpowiadamy. I wie, co mówi. Kasia, i wie, co ja mówi. Idę na emeryturę. To ty po mnie poprowadzisz fabryczną, dobra? Nie, ale ja nie wiem, ja umiem też takie tam pikantniejsze pytanie, potrafię zadać, ale chyba nie w takim stylu. Dawaj, no. Jak nie, chcesz, nie, to możesz, nie. Najwyżej wytnę. Romana Błaszczaka chyba nie da się sprowokować. No, to jest mistrz prowokacji i chyba się nie da sprowokować Romana Błaszczaka. Facet. Powiedz mi lepiej, czy ty przyjdziesz na lubuskie tour i od deski do deski wszystko posmakujesz, bo mnie interesuje twoja opinia, skoro masz być prezentowany za rok. Ja ciebie, Roman, nie widziałam u nas, powiem szczerze. Na taką imprezę i piwo będzie za darmo, czy nie? Ale jak będziesz, bo wieczory już będą. Ale jak masz być promowany jako wybitna postać Gorzowa, rozpoznawalna, to za rok, jeżeli chcesz zaistnieć na lubuskie tour, to nie może ciebie nie być. Dwa dni świetnej zabawy, nie tylko zakupów. Słuchaj, ale żona pójdzie na zakupy, a ty będziesz poznawał lubuskie. Takiego, jakiego jeszcze nie znasz. W zeszłym miesiącu była, co będzie tak często chodzić, no. Ale ja nie wiem, czy tak łatwo pozwolimy, jak od trzeciej edycji, jak my tutaj... Nie, na pierwszej byłem. Na pierwszej byłem, na drugiej nie byłem, bo wyjechałem. A na tej będę, gdyż jestem. A dokąd? W Gorzowie. Gdzie wyjechałem? Nie pamiętam. Do Międzyrzecza. To wybaczamy. Jeśli do bunkrów, to Katarzyna Borowiak, Nowa Park, dzisiaj była ze mną i oczywiście pani dyrektor promocji miasta Ewa Pawlak. Dziękuję, drogie panie, było mi niezmiernie miło. Fantastyczna rozmowa. Mam taką nadzieję. Dziękujemy. To ja dziękuję bardzo. Ale wy ładne jesteście. Teraz frytki.